Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszym turnieju Drwali o Puchar Burmistrza Więcborka. Jest to nasz debiut. Mam nadzieję, że ta impreza wkomponuje się już na kilka lat, że będą emocje, będą drużyny i będziemy mieli zawsze czas i siły, aby tutaj organizować imprezy 3 maja, bo to już jest pewna tradycja, że po obchodach oficjalnych 3 maja tutaj spotykamy się na pikniku. Szanowni Państwo, w dzisiejszym turnieju sędzią głównym zawodów jest prezes Time Lubcza Sebastian Ziewielski. Sędzia pomocniczy Andrzej Wenda, prezes jednostki OSP Lubcza, radny gminy Więcbork. Oraz moja osoba Tomasz Fichielski, sędzia techniczny Felix Niezgoda, naczelnik OSP Lubcza. Tutaj jest Felek. Oraz jego pomocnik Mirosław Bilicki, przyjaciel naszej jednostki. Witamy bardzo serdecznie burmistrza Więcborka, Waldemara Kuszewskiego. Witam bardzo serdecznie media, wiadomości krajeńskie oraz Kraina TV, myślę po raz pierwszy na ziemi lubczańskiej. Witam bardzo serdecznie zgromadzonych kibiców, mieszkańców. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy potem na kiełbaskę, na watę, popcorn, które finansowanie zdobyliśmy z Banku Spółdzielczego Więcborku, z Rady Nadzorczej Więcborku, burmistrz Więcborka, szanowni Państwo, Andrzej Młodzik z Więcborka, Teresa Janusz Zieliński oraz anonimowy sponsor z naszej wioski. Także te pieniążki zdobyliśmy na nagrody, na kiełbaski, także myślę, że te zawody będą odbywać się prawidłowo. Szanowni Państwo, poproszę drucha Andrzeja, aby przedstawił naszych uczestników. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zgłosimy się z drużyn i ja mam przedstawić. Bart 1, ręka do góry. Profesjonaliści, słuchajcie, którzy biorą udział w przeróżnych cięciach, rżnięciach na drogach gminnych, powiatowych. Myślę, że to są główni faworyci. Ale jeszcze jest i Bart 2. Proszę rękę do góry. To jest jego syn tutaj, szefa, który robił Mistrzostwo Polski Szkół Leśnych, prawda? Dobrze przedstawiam. Bart 3. Marcel i spółka. Proszę Państwa, Time Lubcza. To są dopiero czarne konie. Bo przepraszam, Time Bożyszkowo. A tu jest OSP Lubcza i oni, myślę, to są wodzireje. Przedstawiam jeszcze Gold, proszę Państwa, miejscowi drwale, którzy rąbią co popadnie. Proszę Państwa, że ta prezentacja była dobra. 6 drużyn, 5 konferencji. Myślę, że to będzie dobry show, będziemy się dobrze bawić. Zachęcam do kibicowania. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Oby te zawody przebiegły w sportowej, drwalskiej atmosferze. Panie Tomku, proszę. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu burmistrza pana Waldemara Kuszewskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak Tomek już wspominał, 3 maja jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Lubczy dzieje się bardzo wiele. Cieszę się również, że tak jak dotychczas odbywał się turniej piłki nożnej, tak w tym roku odbędzie się pierwszy turniej Drwali. Dziękuję bardzo i gratuluję zarządowi Time Lubcza oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszych zawodów. Szanowni Państwo, szczerze mówiąc nie wiem, czego się życzy Drwalom przed rozpoczęciem ich pracy. Natomiast ja życzę Wam, żebyście zakończyli ten turniej z tą samą ilością kończyn, z jaką rozpoczynacie. Pamiętajcie o jednym, że zawody są zawodami, ale kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Także wszystkim życzę znakomitych wyników, a nam, publiczności, życzę doskonałej zabawy. Wszystkiego co najlepsze. Szanowni Państwo, pierwszy turniej Drwali o Puchar Burmistrza uważam za otwarty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Andrzej Wenda, 9 konkurencji. Pierwsza konkurencja
wymiana łańcucha w pile motorowej i przecięcie kłody piłą motorową. Konkurencja na czas. Rywalizacja OSP Lubcza, nasz czołowy pilarz, który na Nałonicy naprawdę dużo pracował, a to jest mistrz Polski Szkół Leśnych drugiego tygodnia. Zobaczymy. Uwaga! Start! Prosimy o doping! Prosimy! Konkurencja na czas. Odkręcić. Wymienić łańcuch. Jedź, słysz, uwaga! Pierwszy! Będzie cięcie piłą, gater na czas. Mamy dwa gatry. Sebastian, zapraszam. Są do wyboru. Można sobie wybrać. Jeszcze dalej, tak. Urządzenie ręczne. Temat, opa, tak od razu kłoda leży. Minuta 24. Wojsko 2.43. Przerusili się na drugą stronę. Zapraszamy pozostałe drużyny. Zawodnicy są wykończeni. Naprawdę regeneracja, chyba będzie przerwa, posiłek. Nie wiem, zespół traktuje to już poważnie w tej chwili. A trzeba podziękować tym kibicom, którzy bawią się razem z nami, którzy zauważyli, że naprawdę to nowatorska nasza tutaj myśl się kontynuuje. 0-4. Uwaga, tu będzie rekord! Jest! Brawo! 0-6! Wracamy do zabawy. Po czterech konkurencjach z 9, szanowni państwo, 22 punkty, prowadzenie, Taj Bożyszkowo! Brawo! Drugie miejsce OSP Lubcza, 19 punktów. Trzecie miejsce Bart, 15. Czwarte Goldan, 11. Piąte Bart, 2, 9. I szóste Bart, 3, 8. Jest jeszcze 5 konkurencji, naprawdę, szanowni państwo, wiele przed nami. Udział jest ze dwóch zawodników. Przecinamy kłodę w białych miejscach. Ma być 6 kłód. Drugi zawodnik ma za zadanie przerąbać kłodę na 4 części. Start!
Obcina klocek, my z umiarką elektroniczną mierzymy po obu stronach. Prosimy 9 cm. Wszyscy mają 120 palców, także wszystko jest ok. Także szanowni państwo, to nas bardzo cieszy. Drugie miejsce. Oj, Spyrunca 38 i Pomorza! To się stało, Michał. Proszę pana burmistrza o wręczenie nagrody za drugie miejsce. Oj, prezes, będzie musiał się postarać. Oj, prezes, będzie musiał się postarać. Będę musiał gdzieś poszaka ten wyciągnąć ten mnie. Naprawdę. Brawo dla drużyny, brawo na drugie miejsce. Szanowni państwo, trzecie miejsce. O 2 punkty tylko mniej, 36,5. Bart 1 z Zespół Ukraiński. Bartosz Zielczyński i Janusz Metrany. Miejsce trzecie. Mój sąsiad Bart. Bartiot, proszę państwa. Ale zespół w składzie. Paweł Piłka. Arkadiusz Niemierowski zdobyła 43,5 punkta. Bezapelacyjnie. Pierwsze miejsce. Zajmujesz głowę. Kasiu Piłka ma tutaj naprawdę prawdę. Błogi rejów, ale za rok ja stanę do boju. Ale musi to się zmienić.
wygrali? To chyba się pomyli. Dzięki, dzięki. To są zwycięzcy pierwszego turnieju Drwali w Lubczy. Jeden Paweł Arek Pożyczkowo, Siemens. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych zawodach. Cieszę się bardzo, że oprócz tego jednego plastra na dłoni nie trzeba było więcej interwencji służb medycznych, ale to zaangażowanie w pierwszej konkurencji zaowocowało, szanowni państwo, pierwszym miejscem. Bardzo serdecznie również jeszcze raz dziękuję organizatorom, inicjatorowi, panu Sebastianowi. Wielkie brawa dla niego. Jestem przekonany, że to pierwszy turniej okular burmistrza Drwali. Będzie to już cykliczny turniej, rozmawialiśmy przed chwilą, także zapraszamy za rok po raz kolejny. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że się przybyli tutaj, mi się, że bardzo dobrze się bawiliśmy. Pierwsza taka odsłona.